Witajcie, pochwalony Jezus Chrystus. Niech ten dzień będzie cały w obecności Bożej. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jezus jest Panem szabatu. Jezus, miłość, jest Panem nad prawem. Miłość jest większa od prawa. Chrystus jest większy od szabatu, od prawa, które jest ustanowione. Prawo jest potrzebne, jest dobre, ale miłość jest zawsze większa od prawa. Kochani, dzisiaj jest Dzień Babci. Dlatego babciom dzisiaj musimy dużego buziaka dać. I posłuchajcie, ile razy się zdarzyło w waszym życiu, że mama zabraniała, tata zabraniał, a babcia dała. Babcia dała, babcia pozwoliła. Właśnie, w pewnym wieku dochodzi się do takiej mądrości życiowej, że życiem swoim, i to babcie rozumieją, miłość jest większa od prawa. Prawo jest potrzebne i te zakazy rodziców są potrzebne, ale miłość jest większa od prawa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, oczywiście życzenia dla babci, modlimy się za babcie, jak nie żyją, tym bardziej się też za nie modlimy. Natomiast przypomnijcie sobie jakieś historie z waszymi babciami, żeby zobaczyć, że realizują Ewangelię. Żeby na przykładach konkretnych zobaczyć, miłość jest większa od prawa. Miłość, czyli Chrystus, jest Panem szabatu, czyli prawa. Jest ponad tym, chociaż prawo jest dobre. Także z babciami dzisiaj uczymy się życia od ich mądrości. Chcemy przejmować mądrość Bożą. I życzę wam dobrego dnia. Ucałujcie wszystkie swoje babcie. W komentarzu napiszcie, jaki ten dzień jest, jaki był, żeby nas to umacniało. O tym właśnie relacji miłość-prawo może coś napiszecie. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i kto dalej chce się modlić, to zapraszam do teledysku Mocni w Duchu. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia.